Nie będę udawał, że, że nie jesteśmy po imieniu, bo znamy się bardzo dawno. Razem współpracowaliśmy z panem prezydentem świętej pamięci Lechem Kaczyńskim w ratuszu i ja wspominam ten czas niezwykle pięknie i, i to chyba jeden z najpiękniejszych moich okresów zawodowych w życiu, bo wtedy mieliśmy tyle entuzjazmu, tak nam się chciało, tak sobie wyobrażaliśmy Wielką Warszawę. To prawda. I, a prezydent nam pozwalał na to wszystko, to znaczy pozwalał na inicjatywę, pozwalał na to, cieszył się, że mieliśmy inicjatywę, że chcieliśmy yy, coś robić. Yy, dlatego przyznam szczerze, że bardzo się ucieszyłem, kiedy dowiedziałem się, że będziesz kandydował, bo to wzbudziło we mnie taką nadzieję na, na powrót tego pięknego czasu. Ale dzisiaj nie chcę z Tobą rozmawiać o polityce, tylko chciałbym porozmawiać o tym, co jest najbliższe mojemu sercu, czyli o kulturze. A... Chyba nie dzieje się najlepiej w warszawskiej kulturze. Co o tym sądzisz? Rzeczywiście znamy się z tamtego czasu. Zajmowaliśmy się różnymi rzeczami, ale myślę, że jakby wspólnym w tym wszystkim właśnie było to, co powiedziałeś, że prezydent Lech Kaczyński, ale my również wszyscy, którzy z nim współpracowaliśmy, rozumieliśmy, że miasto musi się rozwijać na wielu poziomach. Że miasto to jest niezwykle skomplikowany organizm, gdzie każdy ten poziom, każda dziedzina życia ma swoje miejsce i to miejsce trzeba dostrzec i trzeba te dziedziny życia wspierać i e, obok inwestycji, obok e, spraw społecznych, e, służby zdrowia i innych rzeczy, które można by cały no katalog jest, wymieniać, była, była kultura i było zrozumienie, że kultura jest ważna. Przypomnijmy, że w końcu nie kto inny, Klech Kaczyński powołał obok biura kultury biuro teatrów, czyli tak bardzo e, chciał podkreślić, jak ważne jest, e, jak ważne są teatry dla niego. Teatr który no dzisiaj w dzisiejszym świecie, gdzie raczej, e, raczej film, raczej nowoczesne e, środki przekazu, e, gdzieś, e, gdzieś jest może taką dla wybranych. Chociaż e, nie jest to do końca prawda, bo jak popatrzymy na kolejki, które e, stoją dzisiaj w Warszawie przed kasami teatrów, aby dostać się na e, te, co bardziej oblegane, co bardziej popularne popularne spektakle, to, to w Warszawie akurat tego tego może nie widać. Rzeczywiście ta kultura no, była przez Lecha Kaczyńskiego podnoszona na piedestał. Ja odnoszę wrażenie, że jestem pewien, nie tylko odnoszę wrażenie, że dzisiaj jest całkowicie inaczej. Dzisiaj władze Warszawy, pani Hanna Gronkiewicz-Walc, tego nie dostrzega. Ona się skupia na tym, co daje jej możliwość zaistnienia w sensie przecięcia wstęgi. Najlepiej jest coś zbudować, zrobić jakąś dużą inwestycję, gdzie potem można się ogrzać w blasku fleszy, jak się przecina wstęgę i powiedzieć, Zrobiłam, jestem świetnym prezydentem, a to, że przy okazji inne dziedziny życia leżą i są przez władze niedostrzegane, no to już cóż, no to dostrzegą tylko ci, którzy są tym zainteresowani. Jak rozumiem, ta władza wychodzi z założenia takiego, że tych jest mniejszość, w związku z czym nie przeważą w, nie przeważą w wyborach. I, no i kosztem tamtych e... działań spektaklu, znaczy kosztem. Kultury chociażby, dzieją się te działania spektakularne. No tak, ale, ale to jest trochę tak jak no Donald Tusk, który no w końcu jest w dalszym ciągu partyjnym szefem pani Grąkiewicz-Walz, bo nas jego zastępczynią, kiedyś pamiętam tam powiedział w Sejmie takie słowa, że współczesny patriotyzm to są drogi i ulice. No więc jak rozumiem, w Warszawie to jest w praktyce realizowane. I... Ulice są potrzebne. No, ulice są potrzebne, metro jest potrzebne, ta infrastruktura miejska jest niezwykle potrzebna, ale to nie znaczy, że inne rzeczy nie są potrzebne, bo kultura jest niezwykle ważna. Ale po e... przetrwaliśmy dzięki kulturze, nie Absolutnie. dzięki ulicom, dzięki budynkom, które niestety łatwo zmienić. Właśnie do tego zmierzam, właśnie do tego zmierzam, że kultura to jest coś, co spaja społeczność, spaja naród, nadaje mu ten charakter, nadaje mu siłę do trwania, nadaje mu poczucie własnej tożsamości. E, I to jest niezwykle ważne i musimy to dostrzegać, musimy to doceniać. E, ja z przerażeniem powiem szczerze, z, e, z, do, zauważyłem taki trend, który ma rzeczywiście od d, d, czasu, kiedy pani Gronkiewicz Walc, pani Hanna Gronkiewicz Walc jest prezydentem, ma miejsce e, zmniejszania nakładów na, na kulturę. No, e, rok 2013 jest rokiem, gdzie nakłady finansowe na kulturę w Warszawie osiągnęły. Poziom z roku 1999, czyli my się kilkanaście lat yy, wstecz cofnęliśmy, mimo że Warszawa ma ogromny budżet, to jest 14 miliardów złotych w skali roku, który, który ma do dyspozycji, oszczędza na, kulturze, oszczędza na kulturze, nie oszczędza na administracji, nie oszczędza właśnie na tym betonie, na tym asfalcie, oszczędza przede wszystkim na kulturze, bo tam najłatwiej, prawda? najłatwiej te, te pieniądze zapisać. Te pieniądze. To się musi zdecydowanie zmienić, bo mamy efekt jaki? Mamy efekt taki, że znikają z mapy Warszawy instytucje kultury, znikają teatry, znikają kina, kinofemina, chociażby ostatnie z dobrym, jest dobrym przykładem. To jest droga donikąd. To nas doprowadzi do tego, że Warszawa stanie się betonową pustynią, pustynią kulturalną. No, y, odpowiedzialny włodarz stolicy nie może na to pozwolić. mnie najbliższa sercu jest muzyka. Y, z muzyką też nie najlepiej się dzieje. No nie lepiej się dzieje. Y, nie wiem, jakiej muzyki lubi y, słuchać y, pani prezydent, y, ale myślę, że nie lubi muzyki tej, tej muzyki poważnej, y, bo. bo ta muzyka poważna, która przez lata była wizytówką Warszawy, duże imprezy kulturalne w tej dziedzinie no jakoś nie cieszą się łaską, nie cieszą się wsparciem, czy mecenatem, jak to się mówi, Hanny Gronkiewicz-Waco. Przykładów wiele, ale może dwa podam. Pierwszy to, to znamienite wydarzenie muzyczne w Wilanowie. Narodowa e... Letnia Akademia Muzyki Dawna. Tak jest, temat, tak jest, tak jest. Bliskie mi osobiście, bo pamiętam jeszcze w czasach prezydenta Lacha miałem okazję być, było to dla mnie wielkie wrażenie, bo nie to to tylko było to pod patronatem prezydenta Lecha Kaczyńskiego i wspaniałe wnętrza Pałacu Wilanowskiego, no to nadaje jednak takie, taką szczególną oprawę. Ponadto świadomość, że na tą, na, na tą imprezę przyjeżdżają do Warszawy melomani nie tylko z Polski, ale i z całej Europy, że to jest taki magnes, który tych ludzi tutaj do, do Warszawy przyciąga z kodiną wspaniała promocja naszego, naszego miasta w Europie i świecie. Już od kilku lat ten festiwal musi sobie radzić bez dotacji ze strony Urzędu Miasta. No, Miejscy urzędnicy, pani prezydent, nie dostrzega potrzeby, żeby miasto uczestniczyło w tej imprezie kulturalnej. Drugi, drugi przykład. Orkiestra Sinfonia Viva Tomasza Radziwonowicza. Taka mokotowska, można powiedzieć, orkiestra ciesząca się wsparciem wcześniej Urzędu Mokotowa, też zostawiona sama sobie. No, zdajemy sobie sprawę, jak w dzisiejszych czasach trudno jest instytucji kultury przetrwać na wolnym rynku. Bez wsparcia, bez mecenatu. Państwa, kiedyś tymi mecenasami y, byli najpierw wielcy magnaci, Możli. szlachta, możni, potem fabrykanci, ludzie bogaci. Prawda? Oni, oni łożyli na kulturę. Dzisiaj też oczywiście mamy przykłady prywatnych mecena, mecenasów, ale ci prywatni mecenasi dzisiaj nie zastąpią państwa, nie zastąpią y, samorządu. Tak bogaty samorząd jak Warszawa, tym mecenasem powinien być z y, y, samego y, powołania. Więc y, to musi rzeczywiście dziwić. No, y, kultura w starcie w starciu z wolnym rynkiem, z tymi mechanizmami wolnego rynku nigdy prawie czy prawie nigdy się nie obroni. Miasto nie może e, takich właśnie chociażby muzycznych e, przedsięwzięć, jakich mówiliśmy zostawiać samych sobie, bo one znikną po prostu. Tymczasem okazuje się, że sponsoruje wydarzenia typu Madonna, które same zarobiłyby na siebie krocie, a, a ta sztuka tak zwana wysoka jest pozostawiana samej sobie. Dobrze, a wcześniej powiedziałeś o teatrach. No tak, no, o teatrach nie moglibyśmy tutaj bardzo długo e, rozmawiać, ale e, możecie się jeden przykład. E, e, skandal jaki e, ma miejsce z e, teatrem powszechnym, mhm. e, z kolejną już przecież e, dymisją szefa tej, e, tej placówki, Roberta Glińskiego. E, zresztą on nie pierwszy raz tą dymisję składał. Nie, tak, była e, przyjęta, nie? E, tak, ona nie była nie była przyjęta, była obietnica jednak e, m, takiego, no, bardziej łaskawego spojrzenia na tą instytucję. Obietnica, jak wiele obietnic Hanny gronkiewicz walc, pusta i niespełniona. W sierpniu bodajże, z tego co dobrze pamiętam, Robert Gliński zrezygnował po raz kolejny, tym razem chyba ostatecznie. I, i powiedział przy tym rzeczy niezwykle przykre. Niezwykle przykre powinny to być rzeczy dla obecnie rządzących Warszawy, ale przykre dla nas wszystkich, którym leży na sercu to miasto. On przede wszystkim mówił o, o, swoim, o swoich relacjach z warszawskim ratuszem. Mówił o tym, że jego kolejne wystąpienia do tego ratusza, o to, aby on no, w jakiś sposób miał na uwadze, że taka instytucja potrzebuje wsparcia. Kończymy się nasyłaniem kolejnych... Instytucji, no przepraszam, badania, kolejnych, kolejnych że, kontroli finansowych, które, tak jest, które mają, miały udowodnić właśnie, że te pieniądze gdzieś tam są marnowane. I powiedział, coś nie wiem, czy, czy zacytuję z pamięci dosłownie, ale powiedział coś takiego, że dla Hanny grąkiewicz Walci dla jej urzędników, najlepsze teatry w Warszawie to takie, które nie grają, bo no, nie generują kosztów. No ale czy chcemy Warszawy, gdzie nie będzie teatrów, zaoszczędzimy pewnie na tym w twardej gotówce, ale czy zaoszczędzimy na tym rzeczywiście? Czy rzeczywiście Warszawa będzie taką stolicą, jakiej byśmy chcieli, jeśli nie będzie w nim teatrów, nie będzie kin, nie będzie muzeów, nie będzie koncertów. No ja takiej Warszawy bym nie chciał. Ja też bym nie chciał, jeżeli sobie wspomnimy, troszkę wcześniejsze czasy, czyli chociażby przedwojenną Warszawę, która była kulturalną stolicą tej części Europy i to było miasto teatrów, kabaretów, filharmonii, sal koncertowych, sal kinowych, no niebywałe wręcz bogactwo kulturalne. Tak jest, absolutny fenomen. Przedwojenna Warszawa, absolutny fenomen. Te rewie, te kabarety, prawda, gdzie, e, gdzie oczywiście jakieś takie grono ludzi, którzy się nawzajem znali, spotykało się, e, no, chcia, aż chciałoby się po prostu, żeby to, żeby to wróciła, żeby ta Warszawa no, nazywana może, nie wiem, ale może trochę na wyrost tym Paryżem Schodu, prawda? Żeby może ta Warszawa wróciła przynajmniej w tej części, na którą możemy dzisiaj wpłynąć w ten sposób, że ona, że ona będzie taka jak, jak przed wojną przy innym repertuarze, prawda, ale, ale mówię o, o pewnej skali tej działalności. To jest, może, to jest, tak, tak. To, 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 tak jest, to dokładnie tak. I, i nie, nie zrobimy, że Warszawa będzie taka, tak wyglądać jak przed wojną, bo została zburzona, bo jest idzie innym miastem, bo bardzo wiele tej dawnej Warszawy nie zostało odbudowane i już nie zostanie, bo są nowe budynki, prawda? I tego, tego już z czasu... Znaczy kolejny, tego czasu, tego czasu nie wrócimy, ale możemy jakby dbać o to, żeby była znowu tym Paryżem Wschodu, prawda? Pod względem kultury, żeby była tym Paryżem Wschodu.